W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z nami. Kochane dzieci, gdy byłyście małe, rodzice wasi przynieśli was do kościoła i w kościele przyjęliście chrzest święty. Wówczas dobry Bóg uczynił was swoimi dziećmi i wezwał, abyście żyły w jedności z Jezusem. Niech ta woda święcona, którą was pokropię, przypomni wam wasz chrzest święty i to, że jesteście dziećmi Bożymi. A Jezus niech na nowo zjednoczy was ze sobą. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ми надзвичайно радіємо, бо відчуваємо себе достойними великої благодаті. Наші діти нині вперше приймуть до своїх сердець живого Христа і принесуть його до наших домівок. Вас, Отці, просимо про молитву під час цієї найсвятішої жертви, щоб наші діти витривали у своїй вірі і любові до Бога і Святої Матері Церкви. Щедрі радощі. Oto grono dzieci przygotowanych przez katechizację oraz pierwszy przyjmie ciało i krew Pana Jezusa. Dziękuję wam, rodzice, za tą prośbę o komunię świętą, bo gdyby nie wy, tych dzieci tutaj w kościele by nie było. Dlatego modlimy się w imieniu całej wspólnoty. My także księża ofiarujemy tę mszę świętą. Ksiądz Roman odprawia mszę parafialną za zmarłą Zofię Zacharką. A ja modlę się w waszej intencji, abyście zawsze drugie dzieci były wierne Panu Jezusie, Panu Jezusowi przez całe swoje życie.
Boże, Ojcze, Ty zesłałeś na świat Twojego Syna, Słowo Prawdy i Ducha Uświęciciela, aby objawić ludziom tajemnicę Bożego życia. Spraw, abyśmy wyznając prawdziwą wiarę, uznawali wieczną chwałę Trójcy i uwielbiali jedność osób Bożych w potędze ich działania. Mojżesz tak powiedział do ludu. Zapytaj dawnych czasów, które były przed Tobą, zaczynając od dnia, w którym Bóg stworzył człowieka na ziemi. Zapytaj od jednego krańca niebios do drugiego, czy nastąpiło tak wielkie wydarzenie jak to, lub czy słyszano o czymś podobnym. Wyciągniętym ramieniem, dzielami przerażającymi, jak to wszystko, co Tobie uczynił Pan, Bóg Twój, w Egipcie, na Twoich oczach. Otwierasz rękę, palisz nas do syta. Słowo Pana jest prawe, a każde Jego dzieło godne zaufania. On miłuje prawo i sprawiedliwość, ziemia jest pewna Jego. Якщо ж ми діти, то й спадкоємці, спадкоємці Бога і співспадкоємці Христа. Якщо тільки з ним страждаємо, щоб з ним і прославитися. Слово Боже. Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami. Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody. Wielkie wydarzenie. W naszej parafii katedralnej. Widzimy, co się dzieje. Wszystko na biało. Dzieci na biało. Bo dziś Pan Jezus ma być gościem w waszych sercach. To wielkie wydarzenie dla całej parafii. W zeszłym roku musieliśmy ze względu na tą pandemię odwołać pierwszą komunię świętą. W tym roku już dzięki Bogu możemy cieszyć się razem z wami, że Pan Jezus przyjdzie do waszych serc po raz pierwszy. Macie czyste serca. Wczoraj wszystkie dzieci były do spowiedzi, a razem z wami przeżywają tę uroczystość rodzice, rodzice chrzestni, dziadkowie, bliscy. To dzień, w którym Kościół wspomina wielką tajemnicę, tajemnicę Trójcy Przenajświętszej. Każde dziecko wie o tej tajemnicy. Od samego początku, kiedy tylko mama czy tata nakreśli znak Krzyża Świętego. Wszyscy teraz uczynimy znak Krzyża Świętego w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. I w tej chwili wyraziliśmy wielką wiarę w tą świętą tajemnicę Trójcy Przenajświętszej. A że to jest tajemnica, to znaczy, że zostaliśmy dopuszczeni do tej bliskości z Bogiem. Tajemnice nie powierza się ludziom obcym. W domu nie wszystkim mówimy, przychodzą goście i mówimy, o tutaj mamusia trzyma pierścionki złote, a tutaj mamy pieniądze. To jest tajemnicą, to co jest w domu. Już starsze dzieci wiedzą, gdzie co jest
i gdzie co leży. Nawet jak się chce przed urodzinami jakiś prezent schować, to dziecko dobrze wie, gdzie ma szukać. I nawet mama schowa głęboko, a jak ktoś chce, to dziecko znajdzie, bo dziecko zna tajemnicę mamy. Dziecko zna tajemnicę taty. I dzisiaj właśnie Pan Bóg, jako ten dobry Ojciec, dopuszcza nas wszystkich i was również do tej wielkiej tajemnicy, tajemnicy Trójcy Przenajświętszej. Kiedyś była taka rozmowa, czy można dziecko dopuścić do Komunii Świętej, czy ono wszystko rozumie. Wiemy, że nawet dorośli, którzy chcą zrozumieć Pana Boga, w pewnym momencie mówią: niestety, nie rozumiem Go. Nie rozumiem Go, dlaczego tak się stało. Nie rozumiem, dlaczego ktoś zachorował, dlaczego ktoś umarł. Nie rozumiem. Ale to nie znaczy, że nie wierzę Mu. Nie rozumieć to znaczy uznać czyjąś wyższość. Bóg jest największy, najmocniejszy, najsilniejszy. Dlatego umysł ludzki nie umie przyjąć tego wszystkiego. Nie jest w stanie. Ale ważne jest, byśmy Panu Jezusowi wierzyli. On poprowadzi nas do Ojca. Zaraz po waszym urodzeniu rodzice i chrzestni prosili dla was o łaskę Chrztu Świętego i zobowiązali się, że wychowają was w wierze. Przyszła chwila, byście same wyznały wiarę i wyrzekły się zła. Uczynicie to przy zapalonej świecy paschalnej, od której kiedyś wasz ojciec zapalił dla was świecę chrzcielną. Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? A teraz pytam was o waszą wiarę. Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Wierzę. Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Wierzę. Czy wierzysz w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Wierzę. Czy przyrzekasz za pomocą łaski Bożej zachowywać wiernie przykazania boskie i kościelne? Przyrzekam. Czy przyrzekasz pogłębiać swoją wiarę i uczęszczać regularnie na lekcje religii, Przyszedł. Której wyznawamy z naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu nasz. Jego ludu, a także głosił Ewangelię Chrystusa i obficie karmił chlebem eucharystycznym. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas. Святішого отця Франциска, що він, проповідуючи відважно усьому світу Ісуса Христа, світну віру у Святій Церкві, тебе просимо. Дивися за дітей, приступлюються до першої комунії святих, за всі діти на світі, аби так, як ми мали щастя, належить до Пана Ісуса. Чебе просимо. Молімося за наших священників, катехетів та вчителів, хто вчить нас пізнавати Бога і навколишній світ, щоб за труд і відданість своєї праці вони отримали нагороду в небі. Тебе просимо. Молімося за нашого коханого рочицю, дуже приказали нам жити і вчили кохати Бога, поряд за рочицю шесть, аби
aby Jezus wynagrodził ich trud i obdarzył swoim błogosławieństwem przez wszystkie dni ich życia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Znak Twojej miłości i miłosierdzia. Krzyż, bez którego nie możemy dostąpić zbawienia. Świeca. Przenosimy. Kwiatek. Spraw, byśmy zawsze Ciebie godnie przyjmowali. Woda i wino. Chleb, stanie się naszym duchowym pokarmem. Więcej nic nie mają, ponieważ są jeszcze mali i bezradni. Dlatego przyjmij od nich to, co Ci składają, a nie na koniec przenoszą Ci mały, ale bardzo miły uśmiech.
дякуємо тобі за наших батьків, за маму і тата. Вони годували нас і відкривали нам Бога, складали наші руки і вчили молитися за нашого Небесного Отця. Дякуємо тобі, Ісусе. Дякуємо, чи Єзу, również за нашого виховавцю, зважно капонів і катехету. Та капоні, учені нас кохати Сєві, учені нас, що єстеш добрий, як хліб. Всіх пробачиш нам і благословиш, Єзу. За то всіх цілуємо їх капонські ранці і дякуємо. Ісусе Христе, бач, які ми сьогодні радісні і щасливі, бо наші серця наповнені Твоєю любов'ю. Залишся, Господи, з нами назавжди. Нехай наші душі будуть відкритими на Тебе і будуть гідним помешканням для Тебе. Про це просимо Тебе, Ісус, дякуємо Тобі. Наш Пані Гуру, таємним найщирчим сакраментом під постаттю м'ялих осіб, дню, який перший раз пришедеш до нас в серце, це ми ще зложичі повні голту вербіння, складаючи наше серце і наше душу. Це ми, аби ж ми були твоїми дітьми, а ти нам допоможе свою ласку, аби ми чим вірні кохали, перестали жити. Do pierwszej Komunii Świętej i tak pięknie przygotowali tą uroczystość księdzu Romanowi, księdzu Janowi, siostrze Lidii. A przede wszystkim chcę podziękować Wam, drodzy rodzice. Bez Was, jak mówiłem, nie byłoby tutaj tego wydarzenia. To Wy uczycie ich wiary poprzez swoje świadectwo, swoje zaangażowanie. To Wy przyprowadziliście dzieci tutaj, do tego kościoła. I od Was zależy, czy dzieci będą przeżywać tutaj tą pierwszą i następną rocznicę Komunii Świętej. Niestety doświadczenie uczy nas, że część rodziców jak gdyby zostanie na tym etapie pierwszej Komunii Świętej. Dlatego módlmy się o wytrwanie dla wszystkich, aby wszystkie dzieci mogły się tutaj spotykać codziennie teraz przez ten biały tydzień i zawsze w te swoje święte rocznice Komunii Świętej. Dzisiejszy dzień pierwszej Komunii Świętej naszych dzieci na zawsze zapisze się w naszych sercach. Nie byłoby jednak tej uroczystości, gdyby nie wasze kapłaństwo. Dziękujemy za znalezienie właściwej drogi do serc naszych dzieci, za to, że potrafiliście przekazać wieczną mądrość i Słowo Boże w ciekawy, przystępny i fascynujący sposób, że byliście pośrednikami między Panem Bogiem a naszymi dziećmi i sialiście w ich duszach ziarno miłości. W imieniu wszystkich rodziców dzieci pierwszokomunijnych pragniemy podziękować Wam, drodzy księża, za ofiarę przyświętej, za głoszenie Słowa Bożego, za cierpliwe słuchanie spowiedzi i pierwsze ich rozgrzeszenie, za nauki i wskazania, za szczery uśmiech i ogromne serce,
a przede wszystkim za dzisiejszą Eucharystię, modlitwę i błogosławieństwo, przez które umacniacie nas, byśmy nie ustali w drodze do nieba. Za to wszystko, co dziś trudno wyliczyć, a jest dowodem waszego ofiarnego wypełniania powołania do służby Bogu i ludziom. Niech Chrystus Pan Wam błogosławi, a Matka Boża niech otoczy Was opieką i obdarzy potrzebnymi łaskami. Bóg zapłać. Також від імені всіх батьків хочемо подякувати сестрі Лідії за святково прикрашений храм, за особливо урочистий одяг. Хлопчики в білих альбах і дівчатка-віночка справді були схожі на маленьких ангелят. За те, що приготували ціле дійство з молитвою і принесенням дарів. За те, що свято першого причастя справді стало особливою подією для нас всіх. Нехай Господь стократно нагородить вас своїм благословенням та рясними благодатями. Maria.